Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku pokażę Wam, jak przygotować soczewicę. Dwa najpopularniejsze rodzaje soczewicy w Polsce to jest soczewica czerwona, zielona, jest też soczewica brązowa i czarna, ale u nas jest mniej popularna. Soczewica zielona, inaczej soczewica francuska, dupi się nazywa, to jest soczewica taka bardziej pieczna w smaku, bardzo fajnie zachowuje strukturę, ona się nie rozpada w czasie gotowania, także jest bardzo fajna do sałatek, do podawania na zimno, a soczewica czerwona jest bez skórki, dlatego szybciej się gotuje, bardziej się rozgotowuje, robi się z niej taka, bym powiedział, troszeczkę papka, więc jest fajna do sosów, do zup i do wszystkiego, gdzie nie przeszkadza Wam taka struktura. Przygotowanie soczewicy zaczynamy od przepłukania jej pod bieżącą wodą. Warto ją wypłukać, ponieważ może zawierać na przykład piasek. Gotujemy wodę. Soczewica lubi dużo wody, lubi też powiększać swoją objętość, także weźcie większy garnek i robimy to w proporcji 3 do 1, także na każdą szklankę soczewicy warto użyć 3 szklanki wody. Woda nam się gotuje, mamy po szklance soczewicy. Wsypujemy ją do wrzątku. Pamiętajcie, żeby nie solić wody. Zieloną soczewicę będziemy gotować około 25-30 minut, czerwoną około 15 minut. Nie ma na to gwarantowanego sposobu, po prostu trzeba ją testować co jakiś czas i zrobić dokładnie taką, jak lubicie. 15 minut gotowania za nami, odsadzamy soczewicę. Soczewica ugotowana, jak widzicie, wygląda całkiem inaczej. Zielona jest taka sypka, konkretnie widać każde ziarenko, czerwona taka troszeczkę papka. Także w zależności od tego, do czego potrzebujecie, jaką soczewicę lubicie, można wybierać zieloną albo czerwoną.